Dzisiaj pokażę Wam miasto Sumy. Teraz jestem na centralnej uliczce, także będę dzisiaj dla Was nagrywać. Jak i obiecałam, nawet jestem po operacji, ale już mogę chodzić, także trochę dla Was nagram i pokażę miasto, jakim mieszkałam, kiedy byłam na studiach. Teraz w centrum jestem obok cerkwi, ona jest bardzo ładna. Spróbuję też wejść do środka i też w środku ponagrywam dla Was. Teraz podchodzę do Świętego Preobrażeńskiego Sobora, czyli to jest ogólnie główna katedra takiego niebieskiego koloru. Bardzo mi się podoba styl, w jakim zrobiona też jest ta katedra. Chociaż tutaj raczej połączone takie różne style. Też bardzo mi się podoba okna, jakie tutaj są. Teraz pokażę Wam bliżej, jak to jest zrobione z takich jakby malutkich kawałeczków szkła. Mam nadzieję, że zobaczycie to. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale to jest tak przepięknie i tak dobrane kolory. Tak wygląda ten kościół w środku. U nas są dużo takich obrazów. Widziałam, że w katolickiej kościele czegoś takiego raczej nie ma. Też w prawosławnej cerkwi jest bardzo popularne stawianie takich świeczek. Jak widzicie, są takie podstawki pod to i ludzie stawią świeczki, proszą o czymś u Boga albo po prostu jego za coś jemu dziękują. Też jak widzicie, dużo bardzo różnych obrazów i ogólnie na nich są Jezus i jego mama i też różne święte ludzie. Teraz jestem na rynku głównym. Tam widać za mną też są kościół. Teraz Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. Tak mniej więcej. Ale teraz nagram też bliżej ten kościół, bo też jest przepiękny. Zawsze mówię kościół, ale oczywiście poprawnie jest cerkiew. I ta cerkiew należy do ukraińskiej prawosławnej cerkwi, bo większość ogólnie cerkwi należą do moskowskiego patriarchatu. No i obok tej cerkwi się znajduje Plac Niepodległości. Tak on wygląda i bardzo piękny też widok jest z tego placu na miasto i na centralną ulicę. Kiedyś tutaj też stał pomnik Leninu, ale jego już zdemontowali. Moi drodzy, teraz zabieram Was na wieś na Ukrainie. Pokażę, jak ona wygląda. W sumie na tej wsi też spędzałam dużo czasu, ogólnie latem, u babci. I też właśnie skończyłam tam szkołę, 10 i 11 klas też skończyłam na tej wsi. I tam mieszkałam. Także pokażę, jak to wszystko wygląda. Pokażę też swoją szkołę. Także jedziemy! No i już jesteśmy prawie na miejscu. Ta wioska się znajduje w 15 km od miasta Sumy. Także zobaczcie, jak wyglądają domki na ukraińskiej wsi. Jak widzicie, różnica ogromna między polską a ukraińską wsią. Zobaczcie, jakie okienka też były takie drewniane.
Tyle śniegu też napadało, w sumie tak samo jak i w Polsce, bo też było bardzo dużo śniegu w tym czasie mniej więcej. Także tak to wygląda. To jest centrum ogólnie tej wsi. Po lewej stronie jest sklep, po prawej była poczta. I dalej tutaj na prawo skręcamy. Tutaj jest taki plac zabaw dla dzieci. I dalej po lewej stronie jest szkoła. I po prawej stronie sklep. Ogólnie do tej szkoły ja chodziłam do 10, 11 klas. Skończyłam w tej szkole. Widać, że ona jest stara, tylko że powymieniali tutaj okna, postawili plastikowe, czyli coś tam jakoś starają się utrzymać to. Z prawej strony stadion. Tutaj ogólnie były zajęcia, jak było ciepło. I po lewej stronie tutaj takie lodowisko. I tam ogólnie dzieci grają w hokej. Z przodu jedzie Kamaz. I dalej z przodu, tam jak widzicie, gdzie stoi ten pan, tam ogólnie są przystanek. Oczywiście, że nie zaznaczone, jak już mówiłam w niektórych filmikach, że często nie zaznaczone te przystanki. I na drugiej stronie też w drugą stronę przystanek, tylko że też nie zaznaczony. I teraz skręcamy i po prawej stronie będzie taki jak kolchoz. No oczywiście żartuję, to nie jest kolchoz, to jest ogólnie firma, francuska nawet firma, jaka tutaj po prostu arenduje pola od ludzi i sadzą różne jakby tam, czyli pszenicę, tak, i takie różne rzeczy, kukurudzę. Tak wyglądają domki, takie mniej więcej ogrodzenie koło tych domków. W centrum też się znajduje kościół. Tutaj są też cztery sklepy. I tutaj po prawej stronie kościół. Jest bardzo stary, ale jego nie tak dawno remontowali. I tak wygląda na Ukrainie studnia. Oczywiście, że jest bardzo stara, ale takie studnie są popularne na wioskach. Oczywiście, że u niektórych ludzi jest normalna jakby woda, tak, a u niektórych ludzi jeszcze mają takie studnie. Z takim wiadrem i po prostu opuszczasz to wiadro i nabierasz tym wodę. Napiszcie w komentarzach, czy kiedyś widzieliście takie studnie i czy w Polsce jeszcze można ich zobaczyć. A dalej u nas pole, tutaj rosła kukurydza i nie wiem dlaczego to tak zostawiałem, chyba że tak jest potrzebne po prostu to. I tak wygląda takie pole, tutaj ogólnie różne pola, na jakich różne rosną w sumie tam kaszy i tak dalej. No i jeszcze raz pokażę Wam. Uliczkę z domkami. Też po lewej stronie się znajduje taka drewniana, bardzo stara stodoła. W sumie dużo ludzi mają też takie stodoły, niektórzy ludzie mają krowy i w takich stodołach są suszona taka trawa dla tych krowy. Oni ją tam po prostu zostawiają i taka cała stodola jest takiej karmy. Moi drodzy, teraz jestem w lodowej restauracji Szalena Szkwarka. Bardzo stylowo ona tak wygląda, tak bardzo po ukraińsku, w takim ukraińskim stylu. I jedzenie też bardziej takie tylko ukraińskie lodowe. Teraz pokażę trochę jak wygląda to w środku. I zamówiliśmy okroszkę i też barszcz ukraiński. Ceny tutaj naprawdę bardzo fajne i jak mówiłam, że na Ukrainie można znaleźć restauracje, gdzie jest taniej niż w Polsce i dużo taniej, a też są restauracje, gdzie nawet będzie drożej niż w Polsce i bardzo drogie będą te restauracje. Na przykład tutaj trzymam teraz menu i powiem Wam mniej więcej jakie ceny. Na przykład barszcz kosztuje 5 zł, jaki zamówiłam, jeszcze on będzie też z pampuszkami, czyli z takimi buleczkami z czosnkiem. Potem też zamówiliśmy okroszka z kurczakiem, to bardzo smaczna taka zupa, coś podobnego do chłodnika, tylko że dla mnie to jest bardzo smaczniejsza. Kosztuje 7 zł. Potem salatka Cesar, tylko bardziej po ukraińsku i tutaj kurczak, ser brinza, jajko, pomidor, liście sałatki i to kosztuje 10 zł. Także bardzo dobra cena jak dla sałatki i 200 gramów tej sałatki. Potem na przykład jeszcze tutaj, co tutaj jeszcze?
szaszłyk. Tutaj też gdzieś był. Też są pierogi. Tutaj pierogi na przykład z ziemniakami, z grzybami i kapustą. I takie pierogi kosztują po 7 zł. Steak z wieprzowiny. To taki steak kosztuje 13 zł. Cały steak 250 gramów. Potem też tutaj makrela zapieczona w piecu. I taka makrela kosztuje 9 zł. Także ceny naprawdę superowe. I teraz będziemy próbować. Mi już przynieśli barsz. Tak wygląda ten barszik. Bardzo fajnie jest podany. I też jest śmietana, zawsze dodajemy do barszczu. I taka pampuszka z czosnkiem. I też mój brat sobie zamówił taką okroszkę. Napiszę Wam jak coś przepis w komentarzach. Bardzo smaczne. Zobaczcie w ukraińskim stylu, jakie talerze bardzo piękne. Na drugie danie zamówiłam taką rybę z salatką i też zamówiliśmy sernik, herbatę i latę. Latę kosztuje 3 zł, herbata kosztuje chyba parę złotych. Właśnie makrela z salatką kosztuje, bardzo smaczna ogólnie jest makrela i kosztuje to tylko 8 zł. I też zamówiłam sernik z słoną karmelą i sernik kosztuje tylko 7 zł. Kochani, i na koniec filmiku pokażę Wam, jak wyglądają marszrutki, czyli takie busiki, jakie jeżdżą po miastach. Tak oni wyglądają w środku. I bilety trzeba kupować u kierowcy. Nie ma żadnych jakichś tam automatów. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku. Proszę też zasubskrybować mój kanał i do zobaczenia, moi drodzy buziaczki.